Na murach aresztu śledczego w Lubaniu uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą więzione tam w latach 1943-1944 kobiety z francuskiego ruchu oporu, które zostały aresztowane przez gestapo w ramach operacji Noc i Mgła. Uroczystość została zorganizowana dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc. Pomysł zrodził się już wiele lat temu, a zaczęło się to od poznania profesora Koniecznego z Wrocławia, historyka, który pasjonuje się II wojną światową. Tak jak ja, jest kolekcjonerem pocztówek i spotkałem go kiedyś na giełdzie staroci we Wrocławiu. Mówiłem, że jestem z Lubania i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że on prowadzi badania naukowe dotyczące ruchu oporu francuskiego, jak i również współpracy tutaj z polskim ruchem oporu. Okazało się, że kobiety z francuskiego ruchu oporu, które były aresztowane w Paryżu, trafiały na Dolny Śląsk. Tutaj były więzione w różnych do tego celu przygotowanych aresztach, więzieniach. I największa grupa kobiet francuskich z Paryża została ulokowana w lubańskim więzieniu miejskim, który dzisiaj do dzisiaj się zachował, to jest dzisiejszy areszt śledczy. I okazało się, że tych kobiet było bardzo dużo, ponad 100, nawet był stan dzienny chyba z roku 1940 wskazuje na 111 kobiet. Dla mnie była to rzecz bardzo taka nowa, odkrywcza, nikt o tym wcześniej nie mówił, nie pisał, nie czytał. Postanowiłem, że tym tematem się też zajmę, ale bardzo mi w tym pomogła jego książka, bo ukazała się chyba 8 lat temu książka Akcja Noc i Mgła na terenie Polski. I okazało się, że w czasie II wojny światowej został wydany tajny dekret Keitla o kryptonimie Nacht und Nebel, czy Noc i Mgła, którego celem było aresztowanie, porywanie właściwie osób z francuskiego ruchu oporu, głównie mężczyzn, jak i kobiety, porywanie ich w tak zwanej Nocy i Mgle, czyli po cichu, po kryjomu, tak żeby tego nikt nie zauważył, i przewożenie ich w głąb rzeczy, aż na wschód, na głównie teren Dolnego Śląska. Te osoby były oznakowane takimi symbolami NN. Kobiety trafiały, jak powiedziałem, do Lubania, mężczyźni do Wrocławia, do innych miejscowości, i tutaj ślad po nich ginął. Był zakaz korespondencji z rodziną. Praktycznie nikt z rodziny nie wiedział, co się z tymi osobami działo. Nawet po wojnie ślad po nich zaginął. Dzięki odnalezionym dokumentom we Wrocławiu udało się ustalić, na razie nazwisk nie ustaliliśmy jeszcze, ale przynajmniej liczbowe kwoty, jakie tutaj były. Także postanowiliśmy jako Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc jakoś ten fakt uczcić. No i podjęliśmy taką decyzję, że osłonimy tablicę pamiątkową. W organizację uroczystości aktywnie włączyli się funkcjonariusze służby więziennej z lubańskiego aresztu. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo szczególną uroczystością, choćby z tego względu, że jak wszyscy wiemy, wrzesień jest szczególnym miesiącem pamięci narodowej. Między innymi z tej też okazji, dzięki inicjatywie pana prezesa Towarzystwa Miłośników Górnych Łużyc, jak również administracji aresztu śledczego w Lubaniu, zainicjowaliśmy taką uroczystość. W uroczystości uczestniczyła delegacja francuska oraz prezes wrocławskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej Władysław Wieczorek, który reprezentował konsula Republiki Francji w Polsce. Taka manifestacja, taka uroczystość jak tutaj jest, jest to jeden z punktów, który, że tak powiem, wchodzi do naszego statutu. Dlatego, że statutem naszego towarzystwa jest rozpowszechnianie wiedzy o Polsce we Francji i wiedzy o Francji w Polsce, i to w różnych zakresach. Czy to będzie w zakresie gospodarki, w zakresie historii, w zakresie takich wydarzeń, jakie tutaj po prostu dzisiaj będziemy obchodzić. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że zarówno tak jak w Polsce istniała mocna, że tak powiem, partyzantka, tak samo po prostu we Francji. I wyszukiwanie I upamiętnianie takich miejsc po prostu należy do naszego towarzystwa, a tym bardziej teraz, odkąd od 10 lat, że tak powiem, należymy do tej samej rodziny, do Unii Europejskiej, więc to są rzeczy, które, że tak powiem, należy, że tak powiem, cenić i upamiętniać, dlatego że pokolenia wojenne po prostu odchodzi. Prezes Wieczorek, który II wojnę światową spędził we Francji, uważa, że siła i determinacja członków francuskiego ruchu oporu była porównywalna z polską partyzantką, a Polacy we Francji również walczyli u boku wolnych Francuzów. Ja wprawdzie jestem tutaj w Polsce, ale wojnę przeżyłem we Francji.
Wprawdzie nie byłem, że tak powiem, bardzo dorosły, bo miałem zaledwie miałem od 7 do 12 lat, ale doskonale pamiętam wojnę, doskonale pamiętam okupację, jak również walki partyzanckie. I tutaj, jeżeli mogę powiedzieć właśnie, że wzajemnie zarówno Polska świętuje wydarzenia takie jak tutaj dzisiaj, ale chciałem powiedzieć, że istnieje też druga strona. I tu mogę powiedzieć taką rzecz, że dzisiaj właśnie moje polskie liceum z Paryża, które w czasie wojny było przeniesione do tak zwanej wolnej Francji i usadowiło się w Alpach, niedaleko Grenoble, w miejscowości Villard-de-Lans, to liceum polskie imienia Norwida brało udział w największej bitwie partyzanckiej, która miała miejsce na płaskowyżu Vercors w 1944 roku. I muszę powiedzieć, że właśnie dzisiaj jest tam spotkanie doroczne, gdzie byli uczniowie spotykają się na grobach. Dlatego, że w tej bitwie o Vercors zginęło 12 uczniów i profesorów z polskiego liceum z Paryża. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej więzione i zamordowane przez hitlerowców kobiety z francuskiego ruchu oporu to kolejna ważna historycznie i społecznie inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc.